Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu dzisiaj naszego Mercedesa GLC 43 AMG z napędem 4MATIC. Samochód z 2020 roku, z polskiego salonu, bezwypadkowy, serwisowany tylko i wyłącznie w ASO, utrzymany w rewelacyjnym, w perfekcyjnym stanie. Zobaczcie, jaka przepiękna konfiguracja jest tego samochodu. Mamy tutaj taki tytanowy lakier w połączeniu z pakietem Night, czyli wszystkie elementy ozdobne tego auta są w kolorze czarnym, z wyjątkiem grilla Panamericana, który jest wykończony takimi chromowanymi listwami. Mamy tutaj reflektory LED-owe, inteligentne reflektory multibeam. Zobaczcie, te reflektory też wewnątrz są wykończone w czerni. Super się to zgrywa z tym lakierem. Pięknie się to prezentuje. Mamy tutaj 20-calowe felgi. Wszystkie felgi są w idealnym stanie. Nie posiadają żadnych śladów uszkodzeń. AMG 43 ma czterotłoczkowe zaciski hamulcowe z przodu. Jest to wersja coupé, o czym nie powiedziałem wcześniej. Mamy tutaj taki akcesoryjny spoiler, który również jest wykończony w czarnym kolorze. Mamy tutaj w listwach dachowych miejsca na bagażnik. Właśnie tymi elementami charakteryzuje się pakiet Night, czyli mamy czarne elementy ozdobne zamiast chromowanych. Jest to wersja poliftowa, więc mamy piękne tylne lampy. Rewelacja. Oczywiście cztery końcówki układu wydechowego, jak dla wersji 43 AMG przystało. Mamy tutaj taki dyfuzor. Zobaczcie, jaką linię ma to auto. Przepiękna jest ta specyfikacja. Mamy tutaj asystenta martwego pola. A wewnątrz auto się prezentuje sportowo i z klasą. Zobaczcie, takie smaczki, czerwone pasy. Do tego mamy fotele przeszyte czerwoną nicią. Nie tylko zresztą fotele, ale i deskę rozdzielczą oraz boczki. Fotele są obszyte czarną skórą syntetyczną w połączeniu z syntetyczną alkantarą. Całe wnętrze jest w idealnym stanie. Nie powiedziałem tego jeszcze. Samochód ma przejechane zaledwie 35 tysięcy kilometrów, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest bardzo ładnie utrzymane. Mamy podświetlane progi AMG. Deska również jest obszyta skórą syntetyczną. Kierownica jest już w skórze naturalnej NAPPA.
I jak przystało na sportowy samochód, mamy właśnie takie detale. Fotele są podgrzewane. Akurat nie mamy zapłonu, ale zaraz to sprawdzimy. Może uruchomimy zapłon, żeby nam się tutaj ładnie zaświeciło, ponieważ mamy tutaj oświetlenie ambiente, które robi niesamowity klimat. Oczywiście jest tutaj możliwość zmiany koloru według gustu i uznania. Jak już wspominałem, fotele są podgrzewane, nagłośnienie jest Burmester. Lusterka są elektrycznie regulowane oraz składane. Mamy tutaj elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika. Jest też poduszka powietrzna na kolana kierowcy. Tutaj już jest poliftowy właśnie wyświetlacz. Zobaczcie, w tej wersji mamy aktywny układ wydechowy. Uruchomimy sobie to. Kierownica jest z łopatkami. Do tego mamy tempomat oraz limit prędkości. Jest kamera cofania. Mamy tutaj ładowanie indukcyjne telefonu oraz złącze multimedialne USB-C. Dwa dodatkowe złącza są w podłokietniku. Oczywiście mamy możliwość wyboru trybów jazdy. Indywidual. Jest oczywiście też Sport Plus. Jak na AMG przystało, mamy tutaj możliwość wyświetlania różnych parametrów nawiązujących do sportowego charakteru tego samochodu. Oczywiście można też to zrobić na środku wyświetlacza. Ktoś, kto lubi szybciej pojeździć samochodem, na pewno będzie często korzystał z tych danych silnika. Tak prezentuje się tylna kanapa. Oczywiście wszystko jest tutaj w stanie, można powiedzieć, idealnym. Mamy Isofix. Podsufitka jest tutaj również w czarnym kolorze. Zobaczcie. Fotele są idealne. Bez żadnych oznak zużycia. Jak wsiada się do tego auta, zdecydowanie czuć
sportowy charakter. Połączenie tych kolorów naprawdę robi super klimat. Oczywiście z tej strony pasażer ma również podgrzewane fotele. Fotel. Jeszcze nie powiedziałem, fotele zarówno kierowcy, jak i pasażera mają regulację elektryczną oparcia i tej dolnej części. Natomiast przesuwane do przodu i do tyłu są manualnie. Oczywiście wersja 43 AMG charakteryzuje się tym, że pod maską mamy 3-litrową jednostkę benzynową o mocy aż 390 koni mechanicznych. Moi drodzy, podsumowując, mamy samochód z 2020 roku z przebiegiem zaledwie 35 tysięcy kilometrów. Auto było serwisowane tylko i wyłącznie w ASO. Jest bezwypadkowe, jest w stanie idealnym. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego samochodu oraz szczegółowy opis, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodysklasą.pl. Tam znajdziecie również bardzo szczegółową galerię zdjęć tego egzemplarza. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i pozdrawiam serdecznie.